Gdyby nie śpiewała, pisałaby teksty reklamowe albo powieści science fiction. Mówi też o sobie, że jest ufna, cierpi na niezdecydowanie, a w smutku czuje się najbezpieczniej. Daria ze Śląska, czyli Daria Ryczek-Zając. Cześć. Cześć. Daria, jesteś naszą kolejną tajemniczą artystką, która wystąpi podczas 5. koncertu z cyklu Podsłuchy. Jesteś także w trakcie swojej pierwszej trasy koncertowej. Jak idzie trasa i jak to się stało, że mimo zapracowania udało ci się znaleźć czas i odwiedzić w tajemnicy Kielce? Spodobała ci się idea naszego projektu? Tak, zdecydowanie to. Dostałam taki opis krótki tego projektu i wydał mi się bardzo interesujący, przede wszystkim ze względu na paprotki i inne różne kwiatki. A tak szczerze powiedziawszy, to po prostu to, że rzeczywiście ludzie nie do końca, a cię w ogóle nie wiedzą, na kogo przychodzą, jest zupełnie inne niż to, kiedy wiedzą, gdzie przychodzą na mój koncert, więc to jest sytuacja zupełnie odrębna i wydało mi się to po prostu bardzo fajne, ciekawe i mówię, biorę w tym udział. Obecnie mieszkasz w Warszawie, tak? Tak. A pochodzisz oczywiście ze Śląska, masz duży sentyment do tego regionu, twój pseudonim artystyczny też napisało samo życie. Troszkę tak, rzeczywiście. Pseudonim wypadł w ten sposób, że mój menadżer po prostu mnie miał tak zapisaną w telefonie spośród innych Darii, a mam sentyment do Śląska, bo tam się urodziłam, pochodzę z Katowic i w zasadzie wszystko, co pamiętam, jest związane z tym miejscem. A jak ci się mieszka teraz w Warszawie? Dobrze, właśnie też ludzie mnie łapią za słówka, czytając moją notkę biograficzną, że nie lubię dużych miast. No właśnie. No, to się absolutnie zgadza, nadal nie lubię dużych miast. Mam na myśli jakiegoś chaosu, tłoku i ogólnego takiego zamieszania. Natomiast w mieście teraz, w którym jestem, mieszkam w Warszawie, głównie przesiaduję w domu, szczególnie w okresie jakimś takim, kiedy mamy gorący czas związany z tworzeniem albo nowego materiału, albo jestem w podróży, gdzie jeździmy po Polsce w różne miejsca. Daria, wystąpiłaś gościnnie na trasie Corteza czy na scenie Męskiego Grania w 2022 roku. Była także nominacja do Odkryć Empiku. Rok później walczyłaś o bursztynowego słowika, ale tak w skrócie, bo wiem, że dużo. Ale co się działo wcześniej, jak w ogóle się zaczęła twoja przygoda z muzyką? Z muzyką gdzieś tam, powiedzmy, jak byłam malutka, to miałam poczucie, że lubię śpiewać, że powoli mi to gdzieś tam wychodzi, natomiast odstawiłam to na rzecz nauki i sportu. Później pojawiła się ta muzyka w okolicy mojego pierwszego zespołu to było jakieś kilka lat temu, myślę, że z 8, to będę na poważnie. No a historia związana z Darią ze Śląska jest związana ze spotkaniem Agaty Trafalskiej na jednym z takich obozów muzycznych, też dla branży spotkań, tak brzmi miasto. No i tam podczas jednego dżemu gdzieś tam się złapałyśmy i później już zaczęłyśmy ze sobą dalej pracować. Twoje piosenki niosą autentyczny przekaz, śpiewasz o życiowych doświadczeniach, każdy z nas znajdzie w nich cząstkę siebie. Twoja debiutancka płyta Tu była, to z pewnością dużo ciężkiej pracy, wspaniały efekt końcowy. Jak wyglądała praca nad tym krążkiem? Rzeczywiście mogłabym powiedzieć, że długo, bo to jakieś 4 lata do finalnego, powiedzmy, wydania tego pierwszego numeru, czyli Falstart albo Faul. No to najpierw to było takie spotkania, powiedzmy, online, wymiana myśli i moich tekstów i jakieś takie wsparcie Agaty Trafalskiej, jeśli chodzi o czytanie tych pierwszych rzeczy. Później spotykałyśmy się, żeby domykać te demówki moje, zanim w ogóle one zostały pokazywane w Jazzboju. I robiliśmy je wspólnie też z moim kolegą, który dzisiaj będzie na scenie, czyli Żenią Szadziulem. No i domykaliśmy te demówki, żeby móc je pokazać w wytwórni. Kiedy je pokazaliśmy, okazało się, że siadło. No i później szef wytwórni, Paweł Jeźwicki, zaczął się na tym tematem interesować, że zbierał ekipę do wyprodukowania tej płyty. I rzeczywiście sporo ludzi zostało zaangażowanych, więc cieszę się, bo dzięki temu wydaje mi się, że ten kolor tej płyty, jeśli chodzi o brzmienia, był po prostu szeroki. Jak najbardziej. Daria, z wykształcenia jesteś historyczką, był też sport w twoim życiu, siatkówka. Pracowałaś też w korpo, czy może nadal tam pracujesz, czy już wyłącznie tylko muzyka w twoim życiu? Od czerwca już nie pracuję w korpo. To było twoje marzenie chyba, tak? Żeby jednak stanąć na jednej nodze, to prawda, tak, żeby jednak zająć się głównie muzyką. Super. Ale pracowałam wiele lat w korporacji, tak. Daria, życzymy ci powodzenia na dalszej trasie koncertowej i czekamy na następną płytę. Dziękuję bardzo, a już powoli się kroi. Super. Daria ze Śląska, dzięki za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Anita Michalczyk, dzięki za uwagę.